Być może największą atrakcją Namibii, przynajmniej pod względem rozmiarów fizycznych, jest Fish River Canyon na południu. Często porównywany do amerykańskiego kanionu Colorado, pozwala znacznie bliżej podjechać na samą krawędź swojego uskoku, a oferuje nie mniej spektakularne widoki. Na dno kanionu prowadzi szlak pieszy, ale od kilku lat jest on dostępny tylko dla osób zdecydowanych przejść kanion wzdłuż. To około 4 lub 5 dni trekkingu, który oferuje piękne widoki i niezwykłe przeżycia, ale jest wymagający, między innymi dlatego, że po drodze nie ma zupełnie żadnego miejsca, gdzie moglibyśmy uzupełnić swoje zapasy. Dlatego dla większości turystów pozostaje oglądanie pięknego kanionu z góry. Najpopularniejszą bazą wypadową jest pobliski kemping Hobas, który oferuje restaurację, sklep, no i miejsca biwakowe, całkiem ładne, ale ostrzegające przed wszędobylskimi pawianami. W pobliżu kempingu znajdziemy liczne miejsca widokowe, w tym niektóre bardzo nieoczekiwane, oraz bardzo fajne tarasy widokowe, na których łatwo urządzimy lunch, kolację, czy może nawet śniadanie z absolutnie przepięknym widokiem na świat. Fish River Canyon leży około 650 km na południe od Windhoek, ale naprawdę warto tu przyjechać.